Cześć, mam witam was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, słuchajcie, czy seriale to są rzeczy kiczowate, czy w ogóle można się tym pochwalić, że obejrzeliśmy serial, czy oglądamy jakiś serial? Powiem tak, różnie z tym bywa, różnie, w zależności co oglądamy i kim jesteśmy. Jeżeli lubimy seriale wenezuelskie, jakieś Roman Sidła, no to z pewnością niespecjalnie przystoi to oglądać młodym mężczyznom. Ale już na przykład starsze osoby, czy też kobiety, no z chęcią oczywiście oglądają tego typu produkcje. Ale czy serial koniecznie musi być serialem wenezuelskim, czyli każdy z każdym, wymiana partnerów na lewo i prawo? Nie, nie musi tak być. Oczywiście są seriale, które są znacznie ciekawsze, które są, oczywiście dla mnie przynajmniej, tak, znowu karetka. Oczywiście te seriale to jest tak naprawdę element, każdy ogląda to co lubi, no nie ukrywajmy. Więc na przykład dla mnie, na chwilę obecną najciekawszym serialem, który oczywiście oglądam, to jest serial dostępny od 1 sierpnia w Polsce legalnie, House of Cards. Serial z Kevinem Spaceym w roli głównej, czyli tak naprawdę polityka i to co się dzieje w tej polityce, troszeczkę może zabarwione czarnym flamastrem, bardziej na czarno to wszystko widać, czyli tak naprawdę same brudne sprawy, brudne interesy polityków, i to rzeczywiście bardzo fajnie wygląda, fajnie przedstawili, i z chęcią oglądam każdy kolejny odcinek. Już kończę pierwszy sezon, mam nadzieję, że jak najszybciej wrzucą kolejny, że jak najszybciej pojawi się ten kolejny sezon. Naprawdę serial mnie wciąga. I co tu dodać, no, jest tych seriali więcej, jest tych seriali oczywiście więcej, nie wszystkie muszą być romansidłami, czy jakimiś typowymi, no jeżeli chodzi o te romansidła, to tak naprawdę albo seriale wenezuelskie, ewentualnie polskie seriale, w większości są to seriale właśnie tego typu, nie mówię o serialach typu W11, czy czymkolwiek innym, oczywiście, czy nawet detektywi powiedzmy, tak, Malanowski Partnerzy. To są seriale troszkę inne, innego typu. Jeżeli mówimy o na przykład House of Cards czy Hannibalu, oczywiście są to seriale zrobione z nieco mocniejszym przytupem, niemalże kinowym, niemalże prawdziwy film w amerykańskim stylu. I to rzeczywiście można sobie cenić i tym można rzeczywiście się pochwalić. A pytanie do was, jakie wy seriale oglądacie? Ja już się przyznałem, jest to House of Cards. Prawdopodobnie następny serial, który będę oglądał, będzie to Hannibal. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa.